Hello, witam was i bardzo serdecznie tutaj Hanta, a to będzie taka malusieńka, króciusieńka, ciężko to nawet nazwać serią, gra od Planet, dziwna planeta po polsku. Cóż, to jest taka króciusieńka, naprawdę króciusieńka produkcja zajmująca, z tego co tam na How Long To Beat widnieje, zajmujące 45 minut, więc to naprawdę nie jest jakaś długaśna produkcja, więc tutaj powiedzmy, że to nie jest na zasadzie och, to zaczyna milion serii naraz, tylko jakoś tak miałem ochotę na właśnie taką indie, taką spokojną, taką gierkę, w której chodzi tak, żeby coś doświadczyć, coś przeżyć, a tym bardziej, że jest to gra, nie wiem czy... Jakie tu jest powiązanie z Limbo, nie mam pojęcia, aczkolwiek jest to dokładnie ten sam system co w Limbo. Gra praktycznie wygląda jak gra Limbo. Jeżeli ktoś nie widział Limbo, to odsyłam was do opisu tego filmu. Będzie się tam znajdował link do playlisty z Limbo. Z Limbo też były dosłownie 4 czy 5 odcinków, z tego będą 2, jeżeli dobrze rozumuję. Nie, skoro po 45 minut, to podzielimy sobie to na 2 odcinki. No i dobra, no i od planety, tak jak mówię, dziwna planeta, w tym wszystkim jest to, że gra właściwie jest w 720p, nie ma tu żadnych absolutnie opcji, jest tylko sterowanie. Sterowanie ogranicza się do 5 klawiszy, więc mamy tylko i wyłącznie sterowanie. Mamy polską wersję, super, aczkolwiek nie wiem jak to u was widać, bo u mnie widać to na ekranie dosyć dziwnie, mianowicie gra jest teoretycznie w 720p, a ja mam ją jeszcze bardziej rozciągniętą, także po prostu no znika mi kawałek interfejsu, tutaj no, tego nie widzicie akurat, bo ja tu mam licznik, ale tak samo jak, o na przykład ten krzyżyk tu jest, ja tam teraz wam pokazuję mniej więcej jak u mnie jest ekran, tu się kończy ekran w tym miejscu, a ja rozumiem, że tam jeszcze coś jest, tak? W tym momencie myszki nie widzę w ogóle, absolutnie, o, teraz widzę jej spód, tylko końcówkę dosłownie, tak jak mówię, tu się kończy mi ekran, na przykład przy znaczku Polski, to tu się kończy mi ekran mniej więcej, także mówię, całe to wszystko jest dziwne, ale co się będziemy tym przejmować, zagrajmy. Epizod pierwszy, jeszcze jakieś epizody tu są? Okej. Okay. No i nie wiem czy ta myszka w ogóle zniknie, nie zniknie. A jebudu! No i wylądowaliśmy w jakiejś dziwacznej kapsule. Czyżbyśmy spadli z orbity? Może musieliśmy się uratować z płonącego statku kosmicznego albo czymś w tym rodzaju. Czy jesteśmy super żołnierzem? Czy jesteśmy androidem? Albo mutantem posiadającym specjalne zdolności? Absolutnie nie, jesteśmy kurwa małą dziewczynką. Moja głowa. Co to za dziwne i straszne miejsce. Mówię, jesteśmy małą dziewczynką. A ja zresztą tak jak w Limbo jesteśmy małym chłopcem, który właściwie... Och, wystraszyłeś mnie. To są jakieś inne stworki tutaj. Kim jesteś? Myślę, że nie odpowie ci. Nie zna polskiego pewnie. Chowa się tam sukinkot. A jak mówię, jesteśmy po prostu małą dziewczynką, może nie aż tak małą jak bohater Limbo, który to był małym chłopczykiem szukającym swojej siostry. O, tam były jakieś kolce, które mogły nas zabić. Także całkiem fajnie, po prostu klawisz w prawo i czasem trzeba podskoczyć. Niesamowite, te rośliny świecą, no zajebiście. Taka od dziwna planetka. Co my mamy tu? O nie, zagadka. To drzewo na ziemi wygląda na spurchniałe. Co tu zrobić? Jakby była to jakiś, nie wiem... Jakby było to jakiś Halo, Dead Space albo... Nie wiem... Czekajcie, jak ta gra się nazywała. Gears of War. To pewnie trzeba by wziąć jakiegoś blastera i napierdalać w te czerwone coś na drzewie, żeby wybuchło. Ale tutaj wystarczy tylko przepchać kłodę i wszyscy będą szczęśliwi. Dotąd. Trzeba tylko odpowiednio trafić. Jej, udało się. Superancko.
Superancko, bajerancko. O nie, woda. Co zrobimy? Dobra. Wyszliśmy z wody. Woda zazwyczaj jest zabójcza. O shit, tu jesteśmy na jakiegoś. O nie. I mówiłem. Na czymś dziwnym wylądowaliśmy. To było coś w rodzaju jakiegoś albo grzyba, albo jakiegoś żyjątka, które tam sobie siedzi. Musimy po prostu być wystarczająco blisko krawędzi, żeby. O, właśnie tak jak tutaj. Żeby po prostu się chwycić niej. Dziwi mnie takie paski są, nie? Bo myszkę widzicie, nie? Patrzcie, że tu jest woda, tu jest jakiś taki granatowy pasek w tym miejscu, a tutaj znowu się kończy, jest jakiś czarny prostokąt. Ja tego nie czaję. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiejś, nie wiem, niezgodności gry, czy cokolwiek. Co dalej? Dalej nasz główny wróg, czyli woda. O, robaczek jest. Top się, robaczku, gin. Ciekawe, czy ta kulka z zarodkiem utrzymałaby się na wodzie. Czemu tutaj. What the fuck? Wygląda jak jakieś żyjątko, które jest w tej kulce. Ten zarodek ma pępowinę. To jest takie ludzkie. Czemu on rośnie na drzewie zatem? Aha, tutaj jest woda, czyli pewnie trzeba go jakoś zrzucić. Głową nie przypuszczam. Aha, myślę, jak wciśniemy spację, to tak będziemy mogli drep. A nie, spacja ogólnie jest do akcji, czyli do popychania tej kłody na przykład. A jak wciśniemy klawisz w dół, to wtedy dreptamy, ale jeżeli nie mamy żadnej akcji, to też dreptamy pod akcją. Myślę, że po tym drzewie trzeba będzie się. O, właśnie, wspiąć. A, shit, myślałem, że tam wyżej. Czy może trzeba skoczyć na to albo coś? Ewentualnie wcisnę spację. Kurwa, nic. No ale musi się tam jakoś dać. Na to wejść. Przypuszczam, nie ma jakichś takich głębszych systemów, podobnie jak w Limbo, więc. No, idzie. Okej. Okay. O, właśnie, tak jak sądziłem, czyli po prostu wystarczy na to wskoczyć. To coś zajęczało. No to teraz pytanie, czy się będzie unosić na wodzie? Absolutnie nie. I zginęliśmy, bo nie zdążyłem wskoczyć na niego. Cholera jasna, no dobra. No to jeszcze raz w takim razie. No tutaj z moimi umiejętnościami widzę w tej grze to. To może potrwać znacznie więcej niż 45 minut. Znaczy nie, to average było to. Już weźmiemy tego zarudka. Chyba z tego kamienia. O właśnie, należy. O nie! Skacz! Skacz! Ty, czekajcie, mogę na nim stać. A nie, utopiłem się. Czemu się utopiłem? Przecież głowę mam nad wodą miałem, nad taflą miałem głowę. Nie wiem, dlaczego się utopiłem. Może to jakiś błąd. Ale tak jak mówię, możemy utknąć w tym miejscu i zakończymy tutaj odcinek. Za jakieś 22 minuty. Kurczę, no. Żeby na głupią kulkę nie umieć móc wskoczyć. Okej. Tak! Złapałem gałązkę. Idziemy do góry. No nareszcie! Żeby zakończyć tą planszę. Super. Co dalej? Tu tylko przeskoczyć. Łuki. No, jakieś żyjątko w wodzie było. Tu muszki. Ta kłoda wygląda niepewnie. Okej, okay, Ta kłoda się złamała. Może pewnie trzeba podreptać, nie? Ten system dreptania. Myślę, będzie okej. Okay. Zobaczymy. Uginę się. Nie złam się. O. I wraca do pierwotnego stanu. Dobra, no to spoko. Test kłody zdany. Nie wiem, to jest coś wielkiego. Coś, co ma maczugę? Wygląda jak jakiś posąg jakiegoś niedźwiedzia, który trzyma maczugę. Co ja mam z nim zrobić? Nie mam pojęcia.
No, o co tu chodzi? Ej, no what the fuck? O co chodzi w tej zagadce? Czemu nie mogę nic zrobić? Nie mogę się ani na to wspiąć. Ależ dupa, co jest? O, shit, 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 shit. A, zabiło mnie! Ale jak to? O co to chodzi? Czemu dopiero popchnąłem to na samym końcu? Znowu są te jakieś takie niebieskie filary, kurde? Czemu to dopiero później się tak stało? Jak się już stało, to dlaczego mnie zabiło? A, okej, popchnąłem to. I to się przewróciło. Czy trzeba było dojść, wcisnąć i iść? Nie, nie wiem, jakoś za pierwszym razem w ogóle nie zadziałało. Nie wiem. Wyczułam jakieś niebezpieczeństwo. Oh shit, rusiczka. W takim razie musimy pójść na palcach. Czekajcie, może się, jak pójdę, to się schowa. Nie, lul znowu. Myślicie, że ten? Aaa! Jeba mi z maczugi. Zobaczymy, czy jak będziemy szli tak. To miejsce jest przerażające. Jak będziemy szli tak po cichcu od samego początku. Nie. YOLO. Oh fuck. Cholera, i zmierzyło mi nogi. Czyli trzeba po prostu wyczuć ten moment, ale za daleko po prostu odszedłem. Trzeba by podskoczyć może tylko. No, nie no. Ten, znaczy maczugosiczka, tak ją nazwijmy. Maczugosiczka normalnie no nie! Naprawdę? Tam też ginę? Myślałem, że zejdę po niej, albo zjadę, albo coś, że zginąłem. No ale dupne. Dawaj, maczugosiczko. Kurde, a jak... Jak później próbowałem zejść, to jest niemożliwa do wejścia na nią. A tak jak próbowałem przeskoczyć, to też się nie da. Bo blokuje nas. No, ja pierdzielę, no i co mam tu zrobić? Pewnie... No dobra, nie ma to jak się zawiesić w jednym miejscu. Okazuje się, że trzeba po prostu ją zmusić do takiego napierdalania. Aż ona po prostu się przywiesi, ale... Nie znaczy to, że my też możemy przeskoczyć. To jest absolutnie... To jest absolutnie... Niewspółmierne jedno do drugiego. Możemy oczywiście ją tu ten... Przy drugim razie ona po prostu się tu wbija. O jest! Udało się! Ja pierdzielę. No dobra. W końcu. Masakra. Nie, pająk! Co za chydne stworzenie! Zostanę w cieniu. O nie! Co ja mam teraz zrobić? Pewnie mam... Dawaj, że mnie nie ma. Może... Może on mnie nie będzie tu widział. Tak, nie widzi mnie. Przynajmniej jedna rzecz... Nie, 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 nie. Pewnie, że się jedna rzecz udała, to jest złe. No nie, znowu ona. Fuck. No, że tak jest, jak trzeba... się użerać z roślinnością i fauną planety, to kurwa się umiera za każdym razem. Tacy kolonizatorzy na jakiejś przednowej planety, nie? Przed, powiedzmy za jakieś tam, nie wiem, 200 lat, może... Że będziemy kolonizować jakąś planetę, ci to będą mieli przejebane, nie? Tak pierwotna dżungla, wszystko chce was zabić i w ogóle. I...
I oni tak będą po prostu, o nie, kwiatek, umarłem. I tak to będzie. O nie, pająk, i umarłem. No i tak to będzie. Czekamy, aż ten przejdzie sobie i wtedy na paluszkach po cichuteńku sobie pójdziemy. Nie ma oczu nawet. Może ja tu zaczekam? Tak jak myślałem, on jeszcze idzie do końca. Jakbym tam pobiegł, to bym go nie prześcignął i tak to by się chujowo skończyło dla mnie. Także po cichuteńku. Jolo. Tu jest jakaś jaskinia z moim pająkiem, jakimiś światełkami jeszcze. Ale chyba tam nie wchodzimy, skoro przeszliśmy dalej. Albo się da tam wrócić. Coś tutaj jest nie tak. No to spróbujemy wrócić. Bo najwyraźniej gra daje taką sposobność. Jej. I te, jakie są pełne dziwnej cieczy. Okej, okay, rzuciłem nim poza planszę. Aha, nie, bo nacisnę spację, to biorę jajko, a druga spacja to rzut jajkiem. Spoko. Coś tu nie jest tak, mówisz, tak? What the actual fuck is this? Aaaa, umarłem! Oh shit, man. Już mam jajko. Nie mam jajka, muszę podnieść jajko. Czy muszę w tamto coś? Wszystko ma takie, kurwa, bąble na sobie tutaj w tej grze? No dobra. Oh shit. Gin, potworze. Okej. Okay. Ciecz wydaje się, że wyparowała. Albo wsiąkła. W sumie jeden pies. Jo, następna jaskinia. Bo już myślałem, że będziemy musieli się tam wdrapać pod tego grzyba. Mam nadzieję, że nic mi się tu nie stanie. Patrzcie, są takie miejsca, w których po prostu jest ciemniej, nie? I na przykład ona wtedy ma ciemne oczy. Ciemne łoty kobry. W takich miejscach pewnie możemy się ukrywać przed pająkami. Tak jak na przykład teraz. Pytanie, czy on tutaj przejdzie obok nas, czy... przechodzi. Okej, teraz nas widzi. Kurczę, no. Jak ja mam tam przejść, kurde, jak on tak blisko stoi, no. Na pewno musimy tu zaczekać. Jak tylko przejdzie obok nas, to ruszamy do boju. Ruszył się, ale idzie w sumie tak jak my. Jak to mówią, najciemniej pod latarnią, tak? No w sumie nade mną jest jakieś takie światełko, ale oczy mam ciemne. To znaczy, że mnie nie będzie widział. Stoi obok mnie, ale nie wie, że tu jestem. Pomimo, że 1000 lat ewolucji powinno go do tego przystosować. Nie. Po co? Więc dlaczego on żyje w jaskini? Mógłby żyć w jakimś jaśniejszym miejscu. Dobra, tutaj rozumiem, że jest wielopoziomowość tego. Tylko pytanie, czy mamy iść w lewo, czy w prawo? Tak, żeby pójść w inną stronę. No, spróbujmy się cofnąć w takim razie, bo zazwyczaj tu się idzie w jedną stronę. Spróbujemy się cofnąć, zobaczymy, coś tu znajdziemy. Znajdziemy tu pająka. Nikogo nie ma w domu. Dobra, nie widział mnie. Teraz poczekamy. No bo nie wiem tu, w którą tu stronę iść teraz, no.
Mam nadzieję, że czegoś nie ominąłem. Oh, fuck, jestem głupi. Dlaczego ja to zrobiłem? Dlaczego? Seriously, dlaczego? Kurczę, nie wiem, teraz mam wrażenie, żeby lepiej, żeby sprawdzić tutaj, co tu się dzieje. Ale pewnie w każdej z tych miejsc są pająki. Ten żabowaty stwór patrzy na mnie. Jak na swój przyszły posiłek. Au! Oh. Okej, okay, dobra, to przynajmniej już teraz. Jeszcze jak zapiszczała. Przynajmniej mamy pogląd sytuacyjny. Czyli, że musimy tej żabie coś dać po prostu do żareła, żeby ona nie zażerała nas. Pewnie jak damy jej coś do zażarła, to ona się uspokoi. Albo na przykład znajdziemy jakąś broń, tak jak na tego koniopodobnego stwora. Kurczę, no ale szansę byś mi dał, dziwny pająku. Dałby mi szansę dojść przynajmniej do tego zaciemnionego miejsca, a nie tak, kurde, od razu z buta wjeżdżam i gość już obok mnie jest, no. Co ja miałem robić, no. Udało się. Teraz mnie nie widzi. Co innego, że on stamtąd już nie pójdzie, bo go zbugowałem. I najlepiej skoczyć i umrzeć. Takie, że jakbym teraz za pierwszym razem tam do... O, wow, doskoczyłem, niesamowity. To może w tym momencie by mi się udało tam przejść i zaczekać tutaj na niego. Szybko się odwraca, nie? Trzeba po prostu poprzechodzić. No, teraz będziemy mieli długą przerwę. On sobie tam pójdzie, my sobie po cichcu, po cichcu, po cichcu. Oh shit, on tu idzie w tą stronę. What the fuck, man? Myślałem, że pójdzie w tamtą, wiecie. Jakby wskazywała logika. Okej, i wyszedłem na zewnątrz. Czyli, że z żabą nic nie będziemy robić. Kaszki i wiele, tam jest jakaś kłoda. Mogłem odpocząć tu pod skałą i rozpalić ognisko, ale muszę najpierw znaleźć jakiś opał. Jolo. Nie, no dobra, czyli na no pewnie to drzewo, które tam stoi, trzeba. No tutaj nie ma żadnej akcji na tych dzidzibołach bladych. Hurra. Może nie, może trzeba wejść na skałę. Na skale znajduje się drzewo. Nie, zazwyczaj nie. Może nie wiem, czy mamy gdzieś wejść po tej kłodzie, no bo to trochę trudno, żeby kłodą, słuchajcie, palić, nie? O, a tu mamy grzyba. Ta gąska wygląda na dość suchą. Sądzę, że powinnam ją zabrać ze sobą. Dobrze. No to mamy. Ooh, yeah. Idziemy, rozpalamy ognisko. Będzie pożar normalnie, że mnie zobaczą z satelity i wtedy mnie uratują. Nie liczyłbym na to. Nie ma, nie wprowadza się satelit na. Muszę znaleźć coś, czym mogłabym wskrzesić ogień. Jezu, żebym zginął. Czy jeszcze coś, tak? Tu coś jest. Nie, tylko to drzewo. A te gnojki małe? Ups. Ups. Chyba zszedłem sobie do lokacji niżej. A nie wiem, czy to o to chodziło. Bo myślałem, że te małe pajączki, które tu są, albo to światełko można chwycić, albo coś. Ale najwyraźniej nie. Przepchniemy trochę kłoda. No to tylko można. Spróbujmy wrócić pod grzyba. No bo gdzie moglibyśmy cofać się w lokacjach? Trochę bez sensu. Trochę by było to bez sensu. Na przykład po jajko. O. Chyba, że w tej faktycznie może po jajko musimy pójść. Jolo. Nie ma damage'a od upadku, zajebiście. Bo tutaj był ten potwór, nie? I może my.
Teraz mamy wziąć sobie to jajko, bo ono wybucha czy coś tam. Ma jakąś dziwną substancję w sobie. Więc jakbyśmy wzięli takie jajko. Te jajka są pewne dziwnej cieczy. Dobrze, weźmy je ze sobą. No i teraz tam trzeba zajść, nie? No i nadeszła chwila prawdy. Zobaczymy, czy jajko coś mi da, czy zupełnie nie o to chodziło. Muszę znaleźć coś, co pozwoli mi rozpalić ogień. Czy nic nie dało. Cholera jasna. No dobra, zatem... Cóż mogę powiedzieć? Zatem jeżeli nie możemy rozpalić ognia tam, to znaczy, że coś z tą żabą trzeba zrobić. Czy ja mam to jajko jeszcze? Nie mam? Patrzę jak na przyszły posiłek. Nie mam tego jajka, wyrzuciłem je? Cholera jasna, no. A może znajdziemy... A tu jest coś na ziemi. O, jest jakiś kamień. Spróbujmy jej rzucić kamień. Nic. Okej. A ten coś tak giba. Weźmy kamienia. Daj kamienia. Fuck yeah! Zrzuciłem go. No idź mi. O, zajebiście. Zażarła cię. Teraz... Uła. Jakaś niestrawność? Ale patrzcie, już nie chcę nic ode mnie. Niesamowite, te świecące kamyki znajdowały się wewnątrz pająka. Uła. Potarte o siebie dają iskry. Zupełnie jak krzemienie. Jej. Dziękuję, panie żabo. Dziękuję. A teraz niech pan sobie idzie spać, ja sobie po cichutku przejdę na górę. No dobra, no i wychodzi na to, że już mamy patyka, mamy krzemienie. Rozpalmy ogień. Fuck yeah! Jestem mistrzem tej gry. Uła, uła. I ciach. Mało, nawet światło na nią pada. Wow, ona faktycznie jest jakąś taką ludzką dziewczynką, a nie jakimś cieniem. Notatnik, kurde, dobre. Skrobu, skrobu. I was very excited when I discovered a new world. Everything happened so quickly. The launch from my home, my capsule crashing. But it all melted away when I left my capsule and looked around. The plants are luminescent. There's strange creatures everywhere. I feel like I've been transported into one of the stories Dad used to tell me. This world is very dangerous, but I love it. I want to learn more about the creatures that live here. I saw one hiding behind a rock. It was rather ugly, but in that endearing sort of way. I'm managing myself. I even figured out a way to start a fire to keep warm. A small cave can be rather cozy if you let it. I think I like my new life on this odd planet. No jak słodko. Boże! Patrzcie, po lewej stronie zostało coś jakieś... No i co? I że koniec? Nie, że pewnie ten. Epizod pierwszy. I co? I to koniec tej gry? What the fuck? What the fuck? What the fuck? I don't get it. I don't get it. I co, koniec gry? The hell is this? Aha, załaduj grę, to tutaj, ale nie chcę do tego. Gdzie on nie masz jakiegoś, nie wiem, kolejnego epizodu, czy co? Kurwa, nie wyszedł kolejny epizod, czy o co to chodzi? Jest jakieś kółko, które powinno się uzupełnić. Okej, moi drodzy, a więc cóż, zrobiłem mały research. I co się okazuje? Okazuje się, że tak, przede wszystkim jest to polska produkcja, o czym nie wspomniałem, bo nie wiedziałem nawet, ale jest to polska produkcja. No nie dziwne, że właściwie mamy do dyspozycji, mamy peruski, amerykański, polski, niemiecki i francuski. No to tak, w sumie tutaj jakby polski nie wpisuje się w tą taką gamę tych uniwersalnych języków, powinien hiszpański jeszcze być on na przykład, nie, a tutaj nagle polski, więc w sumie można było się domyślić, że coś to może mieć wspólnego z naszą rodzimą produkcją i jest to nasza rodzima produkcja, aczkolwiek wychodzi na to, że grę zrobiło dwóch chyba panów i
i co? I po prostu na razie jest tylko pierwszy epizod. Jest pierwszy epizod, czytałem jakieś tam na jakiejś stronce ich na Facebooku, że tam trwają prace nad kolejnymi epizodami i że epizodów będą 4 i że w maju komuś odpisywał, że ponoć w sierpniu, a mamy wrzesień już, że ponoć w sierpniu, koniec sierpnia chyba, powinni mieć dostępny kolej, znaczy powinni już mieć wszystkie 4 epizody, nie? Czyli że ten drugi powinni już wtedy uruchomić, no ale na razie nic nie wiadomo. Zlajkowałem sobie ich stronkę na Facebooku i będę po prostu śledził poczynania tej gry i jeżeli wyjdzie kolejny epizod, to na pewno nie omieszkam wam go nagrać. No cóż, na ten moment po prostu dziękuję wam serdecznie. Tak jak mówię, jeżeli chcecie zobaczyć, no to troszeczkę mnie to zaskoczyło, więc myślałem, że przynajmniej 2 odcinki z tego będą, a tu nie. Jeżeli chcecie zobaczyć grę, która ma już swój koniec, gdzie można faktycznie zagrać od początku do końca i chwilę mieć takiej rozgrywki i refleksji, czy czegoś tam doświadczyć, to zapraszam do linku w opisie, tam znajduje się link do mojej playlisty z Limbo i obejrzyjcie sobie Limbo na moim kanale. No i tak jak mówię, jak się pojawi kolejny epizod, oczywiście zobaczycie go. Postaram się, żeby wtedy był jak najszybciej na tym, pojawił się wtedy jak najszybciej na YouTubie. Ja wyczekuję, mam nadzieję, że wy też będziecie. No i co? Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć. A wrzućcie mi lajki pod filmem Blox, Broch, Blox.